Dobra. Pasuje jakoś zacząć ten odcineczek. Kto ogląda moje pościgi, które wystawiam na Facebooku, pewnie wie, co tu jest na pace. Ja jeszcze nie zdążyłem rozładować, nie ma na razie na to czasu. Jest sprzęt kolejny do kolekcji, dawca organów. Tak straszy troszeczkę. Straszy śniegiem. Tu jest trochę części. Tu jest trochę części, tam jest trochę części. To jest moja stara piaskarka, jakby co nie kupywałem. Siedzenie trochę rozwalone. Ale cóż. No i kła też ma trochę rozwalone te plastiki, no ale może jakoś uda się to podratować. To będzie takie małe grizzly z tego co widzę. Postaram się zrobić tak, żeby poskładać z dwóch kładów jeden. Tamten mój silnik po remoncie wrzucę ewentualnie w to ramo, tylko trzeba je pospawać, bo jest pęknięte, ale to wam dokładnie pokażę w jakimś odcinku poświęconym typowo temu kładowi. No. Dobra, idziemy, jeszcze wam pokażę tego drugiego, kto widział, kto nie widział, może jacyś nowi są na kanale ludzie. Uciekaj, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ściemniaczu, ściemniaczu. Dobra, lecimy. Tu mam plastiki z tego drugiego kłada, ale z tego co widzę to raczej nie będę pasować. Zobaczymy, ewentualnie tamte plastiki naprawię, zrekonstruuję. A mój kład nie jest tutaj. Mój kład jest w innym miejscu. Teraz to dopiero przypomniałem. Ale nie tyle się dzieje ostatnio, że nawet już nie wiem gdzie co jest. Słabsze światło, ale jeszcze nagrywa dobrze w miarę. Tu jest mój kład. Tak, tak właśnie jest tutaj. Ten sprzęcik. Trochę już śmieci jest na nim. Ale cóż. Ale cóż. No i tak, tu jest ten silnik po remoncie. Z skrzynią 3+1. Jego się przerzuci do tamtego. Rama. I co nieco, co lepsze, bo jest inne zawieszenie z przodu. No po prostu postaram się jakoś to tam poprzerabiać, żeby w zimę się dało upalać tym. Są dwa takie w miarę koła tylne, no to się przerzuci do tamtego, bo tam jest jedno koło rozwalone. Jakoś się poskłada z dwóch kładów jeden, taki w miarę kompletny, żeby dało się cokolwiek no, nagrywać, nie? Tak, tak. No i żeby się dało coś, cokolwiek pojeździć. No, dobra. Pokażę wam jeszcze coś. O, kupiłem troszeczkę złomu, trochę profili. No nie dużo, może tego nie widać, ale jest tu 18 metrów. 18 metrów profila zamkniętego i 6 metrów winklowników. Tak, żeby przynajmniej 100 warsztatowe na razie zrobić. I żeby dało się coś już dubać przy motorach. Więc mi się wydaje, że ten projekt warsztatu rozłożę troszeczkę na dłuższą metę. Tu jest jakiś kolejny silniczek leży. Kolejny silnik, jeden tu. Dwa tam. Dwa tam silniki. Tu kolejny. Wszystko za grosze. Wszystko za grosze jest dorwane. To są 50-tki. Tu jest 50-tka i tam ten jeden jest 50-tka. Ja tutaj mam już dwa 110-tki. 5 silników jest? Jeśli nie mylę, chyba 5 silników będzie. No, ale to i tak dla mnie mało. Jeszcze muszę jakieś ląciny dorwać albo jakieś kłady, bo na razie tu mam skrzynię do typowo krosików. W sensie 4 biegi do przodu. A nie mam właśnie 3+1. No. Dużo osób pod postem mi pisało, czy zrobię tego kłada na, jak to się mówi, na kopka, żeby było odpalane na kopka. Tak, tak jak mówiłem, tak zrobię. Czyli na pewno zrobię
odpalany ten kład na kopka. No, powiem wam tak, złożę jakiś silnik jeden, bo nie mam dekla od półautomata. Wszystkie są dekle. Tu mam jeden dekiel. I tam mam co? Aha, tu mam kartę. Dobra, na razie to zostawmy. Zostawmy to. Będę myślał potem. Będę myślał potem. Bo chodzi mi głównie o to, że trzeba tutaj zrobić dziurę w tym miejscu. Że w tym miejscu na kopka trzeba zrobić dziurę. Głównie o to tutaj chodzi. I myślałem, że mam gdzieś dekiel, który od razu już ma tutaj dziurę, ale przeważnie to ze sprzęgłem zwykłym jest troszeczkę inaczej to rozwiązane. No, jak jest zwykłe sprzęgło, to jest inaczej to trochę rozwiązane. I to już nie jest takie oczywiste. Będę musiał to jeszcze przetestować. Ale największym problemem w całym tym projekcie będzie zrobienie tej dziury tutaj na wałek. No, dobra. Nie przedłużajmy. Tak. Pokażę wam, na jakim jesteśmy etapie. Niech stanie się światłość. O, na etapie jesteśmy takim. Sufit już tu brat pociągnął trochę. Trzeba będzie poczekać, aż to wszystko zwiąże, bo jest jeszcze mokre. No, na wierzchu jest suche, ale pod spodem jest jeszcze mokre, bo on to robił wczoraj, jak nagrywam, względem tego, jak nagrywam. No i trzeba będzie to potem papierkiem przeczyścić, żeby jeszcze takie dziadostwa tutaj poschodziły i ja będę malował wałkiem, żeby to lepiej się wszystko kryło. Tutaj, gdzie jest ziemia, no jeszcze jest mokro. Słabo to wiąże w tym miejscu. Słabo w tym miejscu to wiąże. Gdzie były te przecieki? Ale nie źle, nie narzekam. Jak się to wymaluje na biało, to już będzie tutaj o wiele lepiej. Myślę sobie właśnie tutaj jakiś stuwarz setowy w tym miejscu walnąć, praktycznie po całości na ścianie, a tu gdzie były półki, tak samo będą półki dalej, tylko węższe, nie takie szerokie jak były, bo tamte szerokie to były naprawdę chyba na 30 cm szeroka półka, albo nawet na 40, no coś takiego, 30-40 cm szerokości były. A zrobię na jakieś 20 takie węższe półki, ale za to, żeby było więcej. Dało się upakować na tym. No. No i tyle. No, ja tu poczekam, aż to wszystko zwiążę. No, mokre. Potem się okaże, że do wiosny to będzie schło. Będzie to schło do wiosny. No. I się pociągnie jakoś białą farbą, żeby było tu bardzo ładnie widno, ale już jest o wiele lepiej, jak widzicie pewnie. No. Kiedy jak skończę tutaj, to wam ogólnie to pomieszczenie wymaluję, to zrobimy taką przebitkę, jak było wcześniej, bo chyba tak miałem gdzieś na którymś z odcinków, jak to wyglądało wcześniej tutaj w tym pomieszczeniu, a jak będzie to wyglądało po. Po zrobieniu, więc będziecie to wszystko tutaj widzieć. Tak, tak, taki właśnie mam plan. Bardzo dobry plan. Dobra, tyle. Tyle, no dzisiaj jest niedziela. No jest, jeszcze mam tam sporo takich pierdół do porobienia. No, muszę się tym zająć. Tak, i krótki odcinek, żebyście mieli co oglądać. Znam ten ból, jak się nie ma co oglądać na internecie. No i jak mówiłem, no skończę tutaj, przynajmniej zrobię jakiś stół warsztatowy, jakąś jedną półkę, jak starszy materiał złomu na to. No i będę mógł już tu coś, cokolwiek robić mógł, więc wtedy będę jechał z jakimiś projekcikami. I na bieżąco może uzbieram, odkładam znowu, poodkładam znowu jakieś pieniążki
to będziemy tutaj dorabiać w tym warsztacie po troszeczkę do przodu, nie? Nie od razu wsadzić tutaj z 5000 czy ile pieniędzy w ten projekt, lecz tak stopniowo. Wtedy się tak mniej boli po kieszeni. No. Jak na razie nie jest źle. Myślałem, że wyjdzie więcej, ale udało się sporo zaoszczędzić na materiałach. No i mogłem to przeznaczyć na coś innego wtedy, te pieniążki. No. Więc na razie jeszcze nie jest źle. Jak tutaj to zrobię, co mam zrobić, to ewentualnie Wam wypiszę kosztorys, ile co, za ile udało mi się załatwić. O, tak Wam powiem. Dobra. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się oczywiście w kolejnej produkcji Pana MRF-a. Wnet, jak obiecałem, postaram się zrobić ten odcinek z tym kopkiem do kłada 110. Największy problem, jaki będzie dla Was, to ogólnie wypuszczenie wałka od kopka z tego silnika. A tak to reszta to jest naprawdę pikuś. To jest takie proste są rozwiązania i ewentualnie Wam pokażę różne sposoby, jak można odpalić taką 110. Myślę, że będzie wtedy śmieszać się. Ale na razie nie obiecuję, bo jak obiecuję, to przeważnie mi nie wychodzi, więc musicie z niecierpliwością poczekać, łapkować filmiki, no i wtedy dojdziemy do konsensusu, jak się to tam mówi. Więc na razie, do następnego. Trzymajcie się. Hej!